Dzień dobry, moi drodzy. Chyba już jesteśmy na żywo. Mam nadzieję, że jesteśmy, że nas widać, że nas słychać, że nas technika nie zawiedzie. Dzisiaj spotkanie wyjątkowe, bo jeszcze takiego nie prowadziłem. To jest spotkanie po pierwsze podwójne z Jackiem Denerem, jak widzicie, z Piotrem Tarczyńskim, którzy są pisarzami, są tłumaczami. Piotr Tarczyński jest również historykiem i wspólnie panowie napisali książki, o których też pewno wiemy, ale spotkamy się tutaj przede wszystkim po to, żeby opowiedzieć o pewnej akcji, która ma taki hashtag jak bez spiny. Chcielibyśmy, żeby się zapamiętali ten hashtag. I to jest akcja, która ma was zachęcić do tego i pokazać wam, jak można wykorzystywać utwory z domeny publicznej. Hashtag ma przede wszystkim zwrócić waszą uwagę na to, że te utwory możecie właściwie bez ograniczeń wykorzystywać. Jak to oczywiście powiemy w rozmowie, będę pytał o to naszych gości, a jeżeli ktoś nie wie, czym jest domena publiczna, to ja tylko powiem, że to jest taki zbiór utworów, czyli tekstów, grafik, zdjęć, filmów, piosenek i wierszy, które możemy wykorzystywać za darmo, w dowolny sposób, które możemy przerabiać, modować, jeżeli mówimy na przykład o filmach. No i co najważniejsze, możemy to robić bez zgody autora i za darmo, bo w domenie publicznej znajdują się takie materiały, do których prawa autorskie już wygasły, bo autor zmarł 70 lat temu lub więcej. No i właśnie dlatego są darmo. To tyle z tytułem wstępu. W trakcie naszego live'a będę wam rzucał linki do różnych ciekawych stron. A teraz już nie przedłużając, będę pytał gości o to, jak oni wykorzystują w swojej pracy codziennej właśnie materiały z domeny publicznej. No i moje pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pisząc książkę literatury pięknej też można wykorzystywać w jakiś sposób archiwa dostępne w domenie publicznej, czy to jest raczej, czy te archiwa są raczej bardziej się przydają w pracach takich bardziej naukowych, akademickich? To bardzo zależy od tego, jaką książkę się pisze, ponieważ dzień dobry w ogóle, bo jeszcze tak nie przywitałem się oficjalnie. Zależy od tego, jaką książkę się pisze. Oczywiście, jeśli piszemy wspomnienia albo jakąś prozę, która się dzieje tu i teraz, czy literaturę fantastyczną, tam może tych zastosowań archiwów jest nieco mniej. Natomiast my z Piotrem na przykład piszemy od paru lat książki o profesorowej Szczupaczyńskiej. Właśnie ukończyliśmy czwarty tom. I ponieważ to są kryminały, które dzieją się pod koniec XIX wieku w Krakowie, to my z tych źródeł historycznych i głównie właśnie z archiwów cyfrowych korzystamy bardzo dużo i na najrozmaitsze sposoby. No właśnie, jakie? Głównie Głównie. zacząłeś, to mów. Kwerendy głównie robi Piotr. No i Piotr na przykład czyta przede wszystkim Gazety. gazety. Gazety są najprostsze, bo na szczęście to, co mnie interesuje, to, co jest mi potrzebne, czyli krakowski czas i inne dzienniki krakowskie z tamtych lat, czyli Nowa Reforma na przykład. One są zdigitalizowane w całości, są w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, łatwo dostępne i nie trzeba ruszać się z domu. Ja nie wiem, czy one są gdzieś dostępne w Warszawie w bibliotekach, są na pewno w Krakowie, ja mieszkam w Warszawie, ale wszystko mam online, mogę sobie robić zrzuty ekranu, zapisywać je w katalogach i tak dalej, i tak dalej. I najwięcej czasu, powiedziałbym, spędzam właśnie w gazetach i w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, ale one są też, bywają w innych, czasem potrzebuję Gazet Lwowskich,
natomiast nie pamiętam, gdzie ich szukam, to jednak Google bardzo pomaga. Austria ma dużo, to znaczy Austriacka Biblioteka Narodowa ma bardzo duży zbiór polskiej prasy z Galicji, nie tylko z Krakowa. No tak, zamiast jakieś takie drobne, lokalne gazetki wydawane w różnych językach cesarstwa. Co jeszcze? No, w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej jest też kalendarz Czecha, czyli taka publikacja wydawana co roku. Poza tym, że to był kalendarz, w którym były wszystkie ważne święta danego roku, no to była taka silvarium, tam było wszystko, co się ważnego wydarzyło w ubiegłym roku w Krakowie, kto umarł, jak postępy w remontach zabytków. Kto jest kim przede wszystkim? Tak, było takie to jest kim, kto gdzie mieszka, adresy numery telefoniczne od czasu, kiedy się pojawiły telefony i tak dalej. I to oczywiście można kupić sobie w wersji papierowej, pewnie nawet chciałbym sobie jeden numer kiedyś zdobyć, ale na szczęście one są wszystkie też w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Je z kolei ściągam w PDF-ie i później przeglądam w domu, bo tak jest wygodniej. Przy czym to jest... Nie, proszę, proszę. Przy czym to jest tak, że to czasami się znajduje coś, czego się szuka, prawda? Chcemy sprawdzić, nie wiem, jak na przykład coś wyglądało. Chcemy dowiedzieć się, jak w roku 1900 wyglądał ratusz krakowski, bo wiemy, że miał odwach, który później wyburzono i ten odwach miał jakieś tam wieżyczki, takie zdobne daszki. No i chcemy tam umieścić naszych bohaterów, więc musimy to sobie ładnie opisać i wiedzieć, jak to wyglądało. Ale bardzo często jest tak, że się znajduje rzeczy, których wcale nie szukało, tylko które są po prostu fajne. I w ten sposób myśmy wprowadzili w ogóle mnóstwo jakichś takich dodatkowych wątków czy spraw do naszych książek. Na przykład w czwartym tomie cały czas miasto bulgoce, ponieważ właśnie Kraków załatwił sobie, zbudował sobie system wodociągów i przepłukuje te wodociągi i cały Kraków pod powierzchnią buzuje i bulgoce. No i to jest taki szczegół, który jest, no, którego byśmy sami sobie nie wymyślili, tylko przypadkowo Piotr natrafił na te informacje, jak to właśnie... Znaczy, tak, kolejne informacje, bo to była wiadomość, która się pojawiała co kilka dni w gazetach, że znowu trwa przepłukiwanie i znowu i znowu. I uznaliśmy, że to będzie jakiś taki fajny element krajobrazu i świata przedstawionego, ale to gdyby nie to, że trafiłem na to w gazetach, to bym o tym nie pomyślał. To czasami nawet jakoś tam wpływa na kształtowanie naszych bohaterów, na kształtowanie fabuły, bo znajdujemy jakąś postać. Piotr na przykład w archiwach, to już nie były archiwa cyfrowe, ale też z domeny publicznej, natrafił na taką całą teczkę poświęconą prostytucji w Krakowie. To było nam potrzebne do drugiego tomu. Tak, to był akurat jedyny raz, kiedy przy pracach nad Szczupaczyńską pojechałem do prawdziwego archiwum osobą. We własnej osobie ruszyłem się do Krakowa i chciałem poszukać właśnie materiałów na temat prostytucji na przełomie wieków. I wiedziałem, że oni mają taką jedną książeczkę z regulaminem prostytutki, bo każda prostytutka musiała się rejestrować na policji austriackiej i dostawała taką książeczkę zdrowia i był tam też regulamin tego, co jej wolno, a czego nie wolno. Przy czym tu nie mówimy o tym, co jej wolno lub nie wolno w łóżku, tylko co nie wolno lub nie wolno na ulicach. I pojechałem do Krakowa, do archiwum na Gołębią, na Grodzką. I tam okazało się, że to już nie jestem pierwszą osobą, która wpadła na ten pomysł. I bibliotekarz, jak tak powiedziałem, o co mi chodzi i czy oni może wiedzą, gdzie to może być, jak to znaleźć. Bo w ogóle bibliotekarz patrzył na mnie jak na idiotę, sięgnął pod ladę i wyciągnął całą teczkę. Ona już była gotowa dla takich jak ja widocznie. Na pewno nie byłem pierwszą osobą, która o to pytała. Ktoś przygotował całe dossier. Tam znalazłem kilka przydatnych rzeczy, w tym w ogóle całego bohatera, którego wprowadziliśmy do książki, który wprawdzie jego epopeja z otwarciem burdelu i on chciał legalnie otworzyć dom publiczny, ale policja mu nie pozwalała, argumentując, że te kolejne domy są zbyt blisko kościoła, kościołów różnych, a on słusznie argumentował, że w Krakowie nie da się otworzyć niczego daleko od kościoła, bo w Krakowie jest wszędzie jakiś kościół. A ponieważ to się wszystko toczyło wprawdzie trochę później niż akcja naszej książki,
ale uznaliśmy, że to się nie, jakby to trochę szkoda zmarnować taką postać i takie materiały źródłowe, więc go troszkę przesunęliśmy chronologicznie o 10 lat, ale myślę, że to jest zabieg uprawniony. I właśnie te dokumenty są bardzo różne, tak? To znaczy, po pierwsze to są gazety, po drugie to są materiały wizualne, czyli na przykład pocztówki. Kiedyś musiałem znaleźć dworzec w Bochni, bo akurat nasza bohaterka się udawała i profesorowa Szczupaczyńska musiała pojechać do Bochni i zdjęć dworca w Bochni jest mnóstwo, ale okazuje się, że przed tym starym dworcem był jeszcze jeden dworzec, którego prawie nie da się znaleźć w publikacjach i wreszcie po pół dnia szukania natrafiłem na pocztóweczkę, na której był poprzedni budynek. Ale to znowu, to jest niby szczegół, niby mogłem to zafałszować, ale jak się natrafia ten prawdziwy element historii, no to on od razu czymś gra. To nie jest tylko kwestia tego, że się nie popełni jakiegoś tam błędu, ale to jest kwestia tego, że ta historia jest tak bogata, że ona czasami nam po prostu sprzedaje super fajne szczegóły. Dalej to są pamiętniki, to są takie prywatne źródła rękopiśmienne, czasami wydawane, które gdzieś tam można znaleźć. Tu łatwiej w Polonii akurat o takie rzeczy, bo muszę powiedzieć, że ja nie jestem specjalnie dobry, mimo że robię kwerendę w przeszukiwaniu, to nie jestem najlepszy w przeszukiwaniu archiwów. Mam często problem z tą Małopolską Biblioteką Cyfrową, z wyszukaniem rzeczy. Pewnie powinienem na jakiś kurs się udać, ale w Polonii to wyszukiwanie jest prostsze i kiedy chodzi o jakieś takie... Mam wrażenie, że więcej szczęśliwych trafów mam z Polony niż z Małopolskiej Biblioteki, gdzie udaje się tylko po to, że jak już potrzebuję, że właśnie nowa reforma albo czas albo coś takiego, to tam to jest łatwe, a w Polonii się trafiają najróżniejsze fajne rzeczy. Jakiś ostatnio potrzebowałem jakichś rzeczy dotyczących powstania styczniowego, trafiłem na jakiś śpiewnik powstańców styczniowych, fantastyczny w ogóle, wydany przed wojną. Jakaś taka publikacja, pewnie naprawdę wydana w bardzo małym nakładzie, ale akurat się tam znalazła, więc oczywiście porwałem. Znaczy, to jest, myślę, taka podstawowa rzecz, którą należy ludziom powiedzieć, kiedy zaczynają swoją przygodę z archiwami, że my naprawdę nie mamy pojęcia, co w tych archiwach się kryje. I dopóki nie zacznie się robić kwerendy, to w ogóle nie wiadomo, do czego nas to doprowadzi. I że te naprawdę najfajniejsze rzeczy natrafia się na nie czasami no tak półprzypadkowo, to znaczy ileś tam się przegrzebie tych źródeł naokoło i gdzieś tam w pewnym momencie trafia się jakaś fantastyczna sprawa. No bo żeby użyć czegoś do tekstu, który się pisze, to trzeba tych dokumentów przejrzeć oczywiście mnóstwo, czy zbioru dokumentów i później się na coś natrafia. No powiedzmy 10% tych rzeczy, które się znajduje, ma jakiekolwiek znaczenie dla tekstu, a 1% jest taki, że rzeczywiście można 1:1 w tekście jakoś użyć. Ale daje to nam też pojęcie jakieś takie szersze o epoce, to znaczy nie tylko o tym, czego szukamy, ale o rozmaitych pobocznych sprawach. I bardzo często jest tak, że szukamy jakiegoś szczegółu, który, no nie wiem, coś tam jest nam potrzebne, jakaś praca naukowa jakiegoś profesora, żeby z niej zacytować, a później się okazuje, że tu się otwiera jakieś fantastyczne bez miary głupot XIX-wiecznych, które są niesłychanie atrakcyjne dla czytelników, też dla nas jako piszących, bo możemy tym sobie ubarwić bohaterów i ubarwić ten świat. No i to pokazuje też taką niesłychane bogactwo tych źródeł, bo oczywiście jak szukamy czegoś z XVI wieku, to tak dużo tego nie będzie, natomiast w przełomie XIX i XX mamy mnóstwo dokumentów najróżniejszych, to są afisze, to są opakowania produktów czasami, to są reklamy prasowe, świetne ogłoszenia drobne, które też są źródłem fantastycznych czasami anegdot i jakichś takich zbitek słownych, zabawnych. Także dopóki się nie zacznie w tym grzebać, tak naprawdę nie wie się, co tam się znajdzie. Nawet jeżeli mamy jakiś określony cel poszukiwań i chcemy coś konkretnego sprawdzić, to bardzo często gdzieś obok się natrafia na coś innego fajnego. Trochę jak z chodzeniem po Wikipedii, że człowiek czegoś szuka w Wikipedii i przeważnie ląduje zupełnie gdzie indziej, 7 haseł dalej, bo kliknął na coś, a potem kliknął na coś, tam zaczyna czytać i w ogóle miał sprawdzać powstanie styczniowe, a ląduje w rybakach chilijskich
na przykład. No, jakby... I tak bywało. A jak to było, jak to jest w waszej pracy? Czy ta kwerenda zaczyna się jeszcze przed pisaniem, czy ona jest jakimś fundamentem tego, co chcecie napisać? Tak, tak, absolutnie, bo my najpierw wymyślamy miejsce, znaczy miejsce akcji mamy, to jest Kraków, póki co zawsze Kraków, ale szukamy odpowiedniego roku, więc czegoś, co by było, co się wtedy wydarzyło, co byłoby atrakcyjnym tłem dla fabuły, albo może nawet nie tłem, ale w ogóle punktem wyjścia, więc po prostu trzeba przeszukać właśnie najlepiej kalendarz Czecha, bo on nam mówi, co się wydarzyło w danym roku w Krakowie, albo i potem jakoś gazety z tego okresu, na przykład dobrze by było, żeby tych wydarzeń było więcej niż jedno, więc wtedy się na przykład okazuje, że to się powinno toczyć wiosną raczej niż jesienią, albo właśnie jesienią. No i ja tak wtedy sobie siedzę i przeglądam te codzienne wydania przez 3 miesiące i szukam, co się wtedy działo, o czym mówiono w Krakowie, co było, co się wtedy działo ciekawego. I na tym dopiero konstruujemy fabułę, to znaczy do tego dorabiamy resztę. Więc pod tym względem kwerenda jest najpierw. Ale oczywiście w trakcie pracy zawsze się okazuje, że o czymś człowiek nie pomyślał i to, że mamy już rok, czy dzień, miesiąc i dzień, czy dni, bo to przeważnie się dzieje w ciągu tygodnia, może dwóch, czasem miesiąca, ta fabuła, potrzebujemy jakichś konkretnych informacji, prawda? Jakby z wcześniejszych lat, późniejszych, czy przeważnie wcześniejszych. Ja też, to są takie jakieś właśnie szczegóły, że mieliśmy, prawda, napisane, że gdzieś się tam spotykają, a później się trzeba to opisać. Trzeba opisać i trzeba sprawdzić, jak to na przykład wyglądało. Tak? Albo sprawdzić mapę, jak bohaterka będzie szła stąd dotąd. Powiedzmy, że w Krakowie to mam doskonale wiemy, którędy się chodzi, ale też można się pomylić, bo należy korzystać z map, bo nawet w Krakowie ulice kiedyś biegły inaczej niż biegną teraz, albo danego odcinka jeszcze nie było i łatwo się pomylić. Mieliśmy w którymś takim tomie, że wydawało nam się, że bohaterka będzie szła tędy i tędy. Ja znałem doskonale tę trasę, bo to było jednak, to było koło mojego liceum, a tymczasem się okazało, że wtedy właśnie, kiedy toczyła się akcja książki, to tego odcinka ulicy, którym miała iść, nie było. To był tam ogród, w związku z tym była inna numeracja, więc jakby... I wtedy na przykład też z pomocą przychodzą księgi meldunkowe, bo jeszcze o nich nie mówiliśmy. To akurat my mamy szczęście, bo w Krakowie takie rzeczy były. I przetrwały. I przetrwały, bo Austriacy bardzo skrupulatnie co 10 lat robili spis ludności. I był to spis ludności ulicami. Szło kamienica po kamienicy, kto mieszka w danym mieszkaniu i to jest podane imię, nazwisko, wykształcenie, wyznanie, wiek, chyba miejsce urodzenia i czy piśmienny, czy nie. I to jest, i to dla Krakowa przetrwało, przynajmniej 4 takie spisy są. No i to jest super, bo to oczywiście, to nie jest takie znowu najprostsze do nawigacji, bo tam wprawdzie to był, jest taki jeszcze tom, w którym można znaleźć nazwisko i w którym tomie ich możemy znaleźć i tak dalej. Strony nie są numerowane, więc to trochę wymaga grzebania w archiwach nawet cyfrowych. Ale stamtąd na przykład mamy w ogóle jedną z bohaterek naszej, z głównych bohaterek naszej książki, bo na samym początku pisania pierwszego tomu potrzebowaliśmy kucharki dla naszej bohaterki, która miała być takim Watsonem. I zanim zdążyliśmy ją wymyślić, okazało się, że ja sprawdzałem swoje rodzinne archiwa, rodzinne meldunki z 1890 roku, I okazało się, że służąca kucharka, która służyła u moich tam pradziadków, występuje w 1880, ale w 90. Nie, w 90, a w 900 już jej nie ma. I nie ma jej w ogóle w Krakowie. I pomyśleliśmy, a nazywała się jakoś tak fajnie Franciszka Gawenda, i pomyśleliśmy sobie, że to podbierzemy ją z tej księgi meldunkowej. Dorobimy jej całą historię, że ona była służącą kiedyś u tej Dudkiewiczowej i później nasza bohaterka ją podebrała. Swojej kuzynce i wprowadziliśmy ją do naszych książek. Co się stało z prawdziwą Franciszką Gawendą z Bielska, to nie wiemy, bo nie udało mi się jej znaleźć, ale u nas w książce ona przenosi się z ulicy Floriańskiej na Świętego Jana i powinna się znaleźć w księgach meldunkowych z 1900 roku, no ale
ale się nie znajduje. Natomiast... To jest bardzo ciekawe, bo przepraszam, że przerwę. Ja nawet przygotowując się do waszej rozmowy, nie spodziewałem się, że ta wasza rzeczywistość z książki jest tak mocno osadzona w rzeczywistości, takiej rzeczywistości prawdziwej, że to jest wręcz reporterska praca na początku wykonana i tylko pewne wątki, bo nawet pewne postacie są prawdziwe. No tak, bo jak już się pisze, znaczy my mamy taką przynajmniej filozofię, że jak już się pisze kryminał ETO, i to zwłaszcza w sytuacji, gdzie on, ten świat przedstawiony jest naprawdę dobrze opisany, no bo jak się powiedzmy pisze o tam, nie wiem, Krakowie w XVI wieku, to można sobie troszkę więcej dopowiedzieć, albo jak się pisze, nie wiem, o Etruskach, to znajomość archeologiczna i historyczna, tak, ale człowiek ma więcej swobody. A my, skoro mamy cały ten, mamy archiwa i mamy źródła, to dlaczego z nich nie korzystać? Zwłaszcza, że no nie miałem tak, tego oczekiwał trochę, to znaczy, że autor będzie się trzymał faktów. Nie niewolniczo oczywiście, ale skoro są źródła, to czemu z nich nie korzystać? Zresztą tam jest tyle smakowitości właśnie takich różnych, co, kto się z kim o co pokłócił, co wzbudziło skandal, że pani Kosakowa miała zbyt barwny kapelusz i to wzbudziło skandal na rynku w Krakowie, a to, że Fałat się z Kossakiem pokłócił o tym, że jeden z nich namalował markietankę z gołym kolanem i to był znaczny skandal seksualny i tego w czasie bitwy pod Berezyną wysiada jedna pani z karety. No to są takie rzeczy, których samemu byśmy nie wymyślili, a gdybyśmy też z kolei wymyślili, to wydawałoby się, że to jest takie głupie, jeżeli my przypisujemy tym historycznym postaciom jakieś takie idiotyczne zupełnie konflikty, które przecież nigdy nie prowadził. A okazuje się, że nie, jak mamy już tę podkładkę, to jest bardzo fajne. Zresztą nawet nam się zdarzyło, że ja coś wymyśliłem jako żart, a potem mi się to potwierdziło w gazetach, zupełnie nieoczekiwanie, bo w pierwszym tomie bohaterowie jadą do teatru, na otwarcie teatru powozem czy dorożką, co jest bez sensu, bo to jest jazda ze Świętego Jana pod Teatr Słowackiego, ówczesny, obecny, czyli to jest w ogóle piechotą 6 minut, ale no ponieważ elegancko jest przyjechać na otwarcie teatru dorożką, to nasi bohaterowie jadą dorożką i lądują w korku, ponieważ wszyscy mają ten sam pomysł i wszyscy chcą dojechać powozem tam na Szpitalną, w związku z tym robi się korek. I pomyślałem sobie, że to będzie takie śmieszne, bo to będzie nawiązanie do tego, że w Krakowie też wszyscy chcą dojechać wszędzie samochodem i chociaż można dojść piechotą. A potem, naprawdę już napisałem tę scenę, a później, parę dni później, przy jakiejś tam okazji okazało się, że tak właśnie było, że zrobił się, wtedy nie użyto słowa korek oczywiście, tylko za to, że sznur powozów sięgał wylotu ulicy Grodzkiej. Więc człowiek wymyśla coś, co ma być anegdotą, a potem mu się to potwierdza w źródłach. A i jeszcze jedno mi się przypomniało, a propos ksiąg meldunkowych. To akurat było dość dziwne, bo umieściliśmy jednego naszego bohatera pod jakimś adresem, zupełnie przypadkowo, to znaczy na takiej ulicy i w takiej części Krakowa, której jeszcze nie opisywaliśmy, to właśnie tam w okolicach mojego liceum, czyli na Studenckim. I wybraliśmy mu kamienicę mniej więcej, że ta jest ładna i on tam będzie mieszkał. Po czym okazało się zupełnym przypadkiem, że inna bohaterka naszej książki, postać historyczna, czyli Bujwidowa, żona profesora Bujwida, mieszkała w tej samej kamienicy. I oni po prostu, okazało się, że są sąsiadami, byli sąsiadami, czy zrobiliśmy ich sąsiadami, zupełnie tego nie wiedząc. Tam pasowało do fabuły, więc to dodaliśmy, ale też naprawdę dziwne, żeby wymyślić dokładnie tę kamienicę, w której mieszka osoba, którą już sobie wymyśliłeś w książce. A jakie były takie największe zmiany, które wprowadziliście w książkach właśnie pod wpływem źródeł, informacji ze źródeł, które odkryliście? Planowaliście coś inaczej napisać albo coś inaczej skonstruować i nagle źródło wam wywróciło to do góry nogami? No do góry nogami jednak nie, bo my się bardzo przygotowujemy do wymyślenia danego tomu, więc to nie jest tak, że my idziemy jak te pijane dzieci we mgle. Natomiast powiedziałbym, że to, co dla mnie na przykład było jakąś tam nowością,
Z powodu, myślę, tego, jak to jest nauczane w szkole, to zawsze się myśli, przynajmniej tak mi się wydaje, że mamy ten fenomen młodej Polski i to jest Przybyszewski, Wyspiański, Zielony Balonik, Jama Michalikowa, wszystko naraz, prawda? Tymczasem okazuje się, że w ogóle nie. Że Przybyszewski jest w Krakowie bardzo krótko, w zasadzie niecały rok, i tam robi ten cały zamęt. Szał Podkowińskiego, który też jest z tym związany, to już jest w ogóle nieaktualna sprawa. Jama Michalikowa jest jeszcze nieotwarta i nie działa tam jeszcze Zielony Balonik i Boj Żeleński jeszcze tam nie pisuje tak tekstów. To, co jest w takim powszechnym oglądzie, wydaje mi się jednak, traktowane jako współczesne sobie, jako taki duży krakowski klaster postaci, wydarzeń i dzieł sztuki, tak naprawdę przebiegało w bardzo skomplikowany sposób i zdecydowanie nierównocześnie. W związku z tym, kiedy myśmy chcieli wprowadzić Przybyszewskiego, no to okazało się, że tak naprawdę jest tylko jeden moment, taki, tylko jeden tom, gdzie możemy go wsadzić, a ponieważ my piszemy chronologicznie, nie złamaliśmy jak dotąd chronologii tomów, to gdybyśmy przypadkowo tego Przybyszewskiego w 1898 roku pominęli, no to już później nie mielibyśmy go jak wykorzystać. Znaczy on był już spalony, bo on się pojawiał tylko w Krakowie tak czasami, na chwileczkę, przejazdem, więc też musimy tutaj pod tym względem być czujni, że jeżeli się czegoś nie złapie, no to już później tego nie będzie, bo okazuje się, że ta nasza taka powierzchowna dosyć wiedza na temat epoki skonfrontowana z faktami rozpada się w drzazgi, prawda? To ja jeszcze w tym momencie rozmowy przypomnę wszystkim tym, którzy nas oglądają, że mogą zadawać pytania. Więc moi drodzy, piszcie na czacie, jeżeli chcielibyście obu panów zapytać o coś. Ja tutaj mam podgląd na to, co się dzieje na czacie, także nie krępuję się, jeżeli chcecie o coś pytać, to piszcie. Teraz chciałbym wam zadać pytanie z trochę innego obszaru, bo wiem, że obaj tłumaczycie teksty i zastanawiam się, czy właśnie źródła z domeny publicznej jakoś w takiej pracy tłumacza mogą pomóc? No, w taki oczywisty sposób, kiedy potrzebuję cytatu z jakiejś książki czy z jakiejś pracy, no to albo idę do biblioteki i wyszukuję po prostu w książce fizycznie, albo jak mam szczęście, no to dana rzecz jest w domenie publicznej, bo jest czymś starym, jak Platon, albo trochę późniejszym i tam to znajduję, tak? Wolne lektury, albo projekt Gutenberg, albo no właśnie jakaś Polona czy coś. Ale co jest jeszcze o tyle łatwiejsze, że można użyć funkcji szukaj słowa w pliku, prawda? A nie przechodzić no tak. przez całą tak. 400 stron no na albo gorzej, no mi się kiedyś zdarzyło, że musiałem coś znaleźć w jakiś cytat z książki wydanej w Polsce w XIX wieku, ale nie miałem pojęcia, w którym to jest miejscu tej książki. Więc miałem tylko angielskie zdanie, bo to też było jedno zdanie i miałem ponad 400-stronicową książkę wydaną w polskim przykładzie. Musiałem znaleźć to jedno zdanie. To zabrało mi to ze 3 godziny do takiego szybkiego czytania książki i próby zlokalizowania, gdzie to może być. Więc pod tym względem bardzo sobie cenię cyfryzację źródeł. Też w tych książkach starych często jest tak, że nie tylko w starych, ale głównie wtedy, że tłumacze albo wydawcy polscy sobie swobodnie poczynali z tekstem oryginalnym i albo tłumaczyli bardzo średnio, albo po prostu usuwali jakieś fragmenty, to czasami bardzo znaczne fragmenty. Tak, albo jak były, to było przetłumaczone zupełnie inaczej. To zdanie, którego ja szukałem w przykładzie, zostało sprowadzone do 2 wyrazów, coś w rodzaju, i tak właśnie było, albo coś takiego. Ale ponieważ to była moja pierwsza książka, którą tłumaczyłem, to, no to uznałem, że tak trzeba robić. No jest taka zasada, że jak książka już jest przełożona, cytowana książka jest już przełożona na język polski, no to korzysta się z tego
przekładu i cytuje się przekład, a nie przekłada się samodzielnie. Teraz być może bym to zrobił inaczej, ale miało to swój urok i jest świetny jako anegdota do opowiadania w czasie spotkań autorskich. No ale oczywiście też tłumaczeniu nierówne. Inaczej się tłumaczy teksty nowe, a inaczej teksty klasyczne, które obrosły mnóstwem komentarzy. Więc jeśli się tłumaczy na przykład takie wielkie dzieła literatury, które były wielokrotnie opracowywane, to wtedy można korzystać z... To niekoniecznie są rzeczy już z wolnej ręki, ale często w archiwach cyfrowych są na przykład prace naukowe na temat jakichś tekstów. Więc kiedy ja na przykład tłumaczyłem Henry'ego Jamesa Obrót śruby albo Wielkiego Gatsby'ego Francisa Scotta Fitzgeralda, no to bardzo duża część moich przypisów do tego przekładu pochodzi właśnie z opracowań naukowych, które na przykład podawały, do czego nawiązuje Francis Scott Fitzgerald w danym rebusie takim, bo on umieszczał jakieś odwołania do tego, co było akurat modne i popularne i troszeczkę to zmieniał. No i okazuje się, że coś tam, jakiś tam utwór muzyczny, który jest grany, to tak naprawdę jest Also Sprach Zarathustra i Richarda Straussa przerobione na jazzowo. No i oczywiście, gdybym nie znalazł tego w tych opracowaniach naukowych, gdyby ktoś tego nie sprawdził, no, nie przekopał się przez archiwa, przez jakieś notesy Fitzgeralda, no to bym tego nie wiedział, prawda? I to jest coś, co ja dostaję od autorów tych opracowań i przekazuję dalej moim czytelnikom w formie przypisu. No, tak. A prace naukowe są najczęściej w wolnym dostępie, te współczesne i bardzo dobrze, bo... To nie jest coś, na czym się zarabia kokosy i nikt tutaj nie planuje zarobić dużo pieniędzy na pracach naukowych, a to właśnie chodzi o to, żeby ta wiedza była dostępna. Czasami to jest w takich repozytoriach naukowych jak JSTOR na przykład, które niekoniecznie są dostępne online za darmo, ale można pójść do biblioteki i tam, no tak, tam można z nich skorzystać. Albo ma się znajomego, który ma dostęp online, bo jest doktorantem albo pracownikiem naukowym. A jak to jest w przypadku, kiedy wiecie dokładnie, czego szukacie, od czego zaczynacie, jak wygląda ten proces? Czy to jest naprawdę wyszukiwarka Google'a i dopiero później podejmujecie decyzję, gdzie się udać? No to często się zaczyna od Google'a, to nie da się ukryć. No. Tak, ja mam na przykład tak, że mam takie albumy policyjne i często szukam. Jeśli mam nazwisko danego przestępcy, to szukam jego dalszych losów. Co się z nim stało, czy został złapany, czy nie został, czy został skazany. Przez długi czas robiłem to na potrzeby takiego mojego bloga Tajny Detektyw, który się zajmuje tygodnikiem kryminalnym z międzywojnia z lat 30., ale również na potrzeby mojego portalu Avars Reverse, gdzie prezentuję zdjęcia z mojej kolekcji. O tym może później trochę opowiem. I to jest wspaniała rzecz, ponieważ to się bardzo zmienia, bo biblioteki lokalne cyfryzują swoje lokalne pisma. I coś, czego 5-10 lat temu w ogóle nie było, teraz jest dostępne. I jak się wpisuje człowieka, no, jeśli nie ma oczywiście bardzo popularnego imienia i nazwiska, ale jeżeli się podaje imię, nazwisko, bo wtedy prasa podawała nazwiska przestępców, i rok, albo dodaje się na przykład policja, proces, skazany, schwytany, to za którymś razem z tego Google'a może coś wyskoczyć i możemy trafić na stronę z jakimś bardzo mało znanym pisemkiem lokalnym w rodzaju, nie wiem, Głos Drwęcy czy Nowy Orędownik Tomyski i tam możemy po prostu prześledzić historię danego przestępcy czy ofiary. No i dotrzeć do jakiejś czasami naprawdę kapitalnej historii z życia wziętej. Ale możesz kontynuować ten wątek, bo ja też chciałem zapytać o zdjęcia, które wrzucasz bardzo często do mediów społecznościowych. To jest bardzo ciekawe, bo one
One są bardzo popularne, tak mi się wydaje. Jest bardzo pozytywny oddźwięk czytelników, czy po prostu użytkowników mediów społecznościowych. I chciałbym zapytać, skąd w ogóle się to u Ciebie wzięło? Ja od ponad 20 lat kolekcjonuję fotografię, starą fotografię, od początku w zasadzie tej sztuki do lat 30. W większości to jest, głównie, trochę mam powojennych fotografii, ale niewiele. W tej chwili ta kolekcja liczy powyżej 10 tysięcy obiektów, z czego 7,5 chyba jest już wrzuconych online na portal avers-revers.pl i tam to sobie można przeszukiwać rozmaitymi tagami, kategoriami, nie wiem, na przykład tagiem wachlarz, albo tagiem gorset, albo tagiem zwierzę, pies, śmierć, grób, no cokolwiek. I czy na przykład nazwiskami fotografów, czy miejscami, no najrozmaiciej. I te wszystkie fotografie prawie są, mają wolne prawo. Tak? Znaczy czasami bardzo rzadko informuję, że nie mam prawa autorskich do tej fotografii i szukam spadkobierców, żeby z nimi ustalić, czy mogę to nadal tutaj udostępniać. Czasami do tych spadkobierców docieram i oni, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że nie wolno mi. Zresztą często to są ludzie bardzo zadowoleni z tego, że ktoś odkrył zdjęcie zrobione przez ich pradziadka i że, no bo nie, tej fotografii nie znali, prawda? Ale zasadniczo 99% tych fotografii ma uwolnione prawa, bo albo minęło ponad 70 lat od śmierci twórcy, albo fotografie są anonimowe. I każdy może w związku z tym te fotografie sobie ściągnąć i używać ich do najrozmaitszych programów swoich projektów, znaczy edukacyjnych, artystycznych, można z nich sobie robić kolaże, można zestawiać je, można z nich, nie wiem, zrobić tapetę, wyświetlacz, film animowany i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę ogólnodostępne. No, ja jestem tylko takim kustoszem. Te fotografie do mnie należą w sensie fizycznym, należą do mnie obiekty, natomiast nie należą do mnie obrazy, bo te obrazy, images, tak, one są niezależne od samego obiektu, jakim jest fotografia i one są chronione tylko prawem autorskim tych osób, które je wykonały. Te prawa są uwolnione, w związku z tym te fotografie w tym sensie, nie w fizycznym, ale w tym sensie dzieła, są własnością nas wszystkich, ludzkości po prostu. Ja je udostępniam, ponieważ trafiły do mnie. Chcę, żeby służyły wszystkim i żeby każdy mógł no, z tego, myślę, bogactwa wizualnego korzystać. A gdyby ktoś też chciał zająć się czymś podobnym, na przykład stworzyć profil na Facebooku, na Instagramie, wrzucając zdjęcia na przykład ze swojej miejscowości, szukając starych zdjęć ze swojej miejscowości, to gdzie powinien szukać, żeby takich fotografii, żeby takie fotografie znaleźć? No, tu po pierwsze są archiwa cyfrowe, takie duże, tak, jak te biblioteki cyfrowe w rodzaju Polony, czy bibliotek tych takich dużych regionalnych. Poza tym są takie grupy miłośników fotografii, które gdzieś wrzucają, czy tam Fotopolska i tak dalej, i tak dalej. To są dosyć duże zbiory zdjęć. Dalej można szukać na Allegro czy na eBayu, na wszystkich portalach aukcyjnych, gdzie ludzie uploadują zdjęcia czy pocztówki. No stamtąd można ściągać te zdjęcia. Niekoniecznie możemy je publikować, bo to zależy właśnie od tego, czy prawa wygasły. Czasami te prawa nie wygasły, no i wtedy to jest ryzyko, bo łamiemy czyjeś prawa autorskie. Natomiast nie łamiemy praw autorskich tych osób, które zeskanowały zdjęcie. Znaczy tutaj proszę się absolutnie nie bać, ponieważ skanowanie fotografii czy przefotografowanie jej nie daje autorowi skanu czy fotografii praw autorskich. Te prawa autorskie nadal pozostają przy twórcy, jego spadkobiercach, bądź przy ludziach, którzy te prawa od nich wykupili. Więc dobrze jest się po prostu upewnić, jaki status ma ta fotografia, czy ona jest chroniona prawem autorskim, czy nie.
Ale oczywiście każdy może ściągać zdjęcia i sobie je gromadzić na komputerze. To jest absolutnie dozwolone. Jeśli tylko nie jest to dziecięca pornografia, tylko zdjęcie ładnej wieży, no to proszę bardzo. I cóż, no i warto też, myślę, to taka rada dla tych ludzi, którzy sami tworzą swoje archiwa, którzy mają jakieś fotografie, na przykład rodzinne, bo to jest kolejna rzecz. Ludzie mają fotografie rodzinne, czy odziedziczone, czy kupione, właśnie pocztówki, zdjęcia i tak dalej, książki. Każdy obiekt warto traktować całościowo. Bo bardzo często jest tak, że to, co ludzie udostępniają, to jest to, co właśnie powiedziałem, image, sam ten obrazek. I to bardzo widać na przykład na starych fotografiach, że ktoś wycina fotografię samą ze skanu i wkleja. Ona później oczywiście żyje własnym życiem, ktoś ją tam sobie kopiuje i tak dalej, i tak dalej. Należy po pierwsze skanować cały obiekt, czy przefotografowywać i jego awers i rewers, no chyba, że na tym rewersie nic nie ma. Ponieważ tam się bardzo często znajdują informacje, które potrafią nam bardzo dużo wyjaśnić. Widzę to wielokrotnie na grupach genealogicznych, że ludzie wrzucają: no, mam tutaj od kuzyna skan zdjęcia prababci. Czy coś możecie powiedzieć, gdzie to było wykonane, kiedy? No dobrze, pokaż całe zdjęcie. Bo nawet jeżeli tam nie jest podpisane prababcia Ziuta 1890, to z nazwiska fotografa z winiety zakładu fotograficznego czasami potrafimy wydatować zdjęcie co do roku. Bo na przykład jakiś fotograf w danym roku zmienił adres, albo dostał nagrodę, jakiś srebrny medal na targach i zmienił winietę, która to uwzględnia. Więc wiemy, że to jest na pewno między tym rokiem a tym rokiem. Pozwala nam to sprawdzić, w jakim to było mieście. W związku z tym ta prababcia Ziuta jakoś się tam znalazła, nie wiadomo czemu. No i dla poszukiwań genealogicznych to może mieć bardzo duże znaczenie. A ludzie zupełnie bezrefleksyjnie obcinają te wszystkie dodatkowe informacje, nie wiedząc, że czy im, czy komuś innemu z rodziny, czy nie z rodziny, ta informacja będzie później bardzo potrzebna i pozwoli na uzyskanie znowu jakiejś informacji zwrotnej. Więc to jest moja taka podstawowa zasada i rada. Jeśli skanują Państwo i udostępniają obiekty, to proszę je w całości skanować, bo to naprawdę ma znaczenie. Okej, okay. To teraz już jest ten czas, kiedy możecie zadawać pytania, więc piszcie na czacie, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć. Ja mam natomiast pierwsze pytanie, ale z Instagrama. Tutaj pewna pani pyta, czy panowie pracują obecnie nad czymś nowym i przy pracy wykorzystują źródła z domeny publicznej? No właśnie, jak powiedzieliśmy, skończyliśmy pisać czwarty tom Szczupaczyńskiej, który jest teraz na etapie, nie wiem, chciałbym powiedzieć, że składu, pewnie jakoś tak. Mamy już okładkę i jesteśmy po redakcji, premiera jesienią, więc tak, no, jakby właśnie skończyliśmy i dużo przy tym było korzystania z archiwów, a z powodu lockdownu wyłącznie, prawie wyłącznie cyfrowych. Przy czym to jest tom, który się dzieje na weselu w Bronowicach, opisanym przez pana Wyspiańskiego. Naszym głównym źródłem było jednak wesele. Natomiast również tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli nie u nas w domu, nie mamy wesela w formie papierowej, ale na szczęście mieliśmy wolne lektury. Mamy kopię wesela stamtąd. Czyli rozumiem, na razie w planach niczego nowego nie macie. Cały czas mamy coś nowego, ale nie Bo nie mamy możecie mówić. nowej pracy, nowej książki wspólnej, w której będziemy pracować na archiwach. Nie. Mamy swoje inne rzeczy, które musimy robić. Ja mam nowe tłumaczenie, Jacek ma książkę, którą pisze. No tak. Cały czas jakieś inne teksty mamy. Książka, którą piszę w tej chwili, ma też troszkę inną naturę, bo to jest książka non-fiction. Ja z kolei musiałem tam skorzystać z archiwum IPN-u, które jest archiwum zupełnie innym, o takim zaostrzonym rygorze, trzeba przychodzić na miejsce, można przefotografowywać akta, ale albo z komputera, albo z akt papierowych, ale to jest no, dosyć skomplikowane.
i szczególne. Mam 16 tysięcy stron przefotografowanych i przegrzebuję się przez to wszystko. Więc ta praca w archiwach była taka szczególna, bo ja w zasadzie tylko brałem tom akt, sprawdzałem, czy to jest coś, co mnie interesuje i 300 stron na przykład przefotografowałem. To jest, to się da zrobić w 15 minut. To był mój rekord przed zamknięciem raz. 300 stron w 15 minut. Ale to jest naprawdę trochę inna akcja, praca archiwalna, ponieważ w samym archiwum fizycznym jest tylko to przefotografowanie, jakaś taka wstępna kwerenda, a już praca nad tym jest w domu, więc to jest coś takiego pomiędzy archiwum papierowym, a archiwum cyfrowym, gdzieś w pół drogi. Mm-hmm. Tak, rzeczywiście. To jest no, taka twierdza wręcz. Dobrze, patrzę, czy mamy tutaj jeszcze jakieś pytania. Znaczy, są tak rzeczy, o których ci, którzy korzystają z materiałów z domeny publicznej, powinni pamiętać, bo mówiliśmy na samym początku, że to są rzeczy darmowe, które możemy przerabiać, ale są pewne zasady, o których musimy pamiętać. Czy możecie o nich opowiedzieć, tak żeby, żeby to robić poprawnie? No przede wszystkim wygasają prawa autorskie, majątkowe, tak? To znaczy nie musimy płacić potomkom Leonarda da Vinci za wykorzystanie Damy z łasiczką. Nie musimy również płacić Muzeum Czartoryskich, ponieważ Muzeum Czartoryskich ma obiekt, a nie ma praw do skanu czy fotografii, reprodukcji w każdym razie. Damy z łasiczką, była zresztą taka sprawa dotycząca reklamy piwa chyba, gdzie muzeum próbowało zablokować, no ale oczywiście do tego praw nie miało. Natomiast nie wygasają prawa autorskie osobiste. W związku z tym, jeśli wykorzystujemy Damę z łasiczką, dajmy na to, to musimy jednak napisać, że to pan Leonardo da Vinci napisał, namalował. I to jest może w przypadku Leonardo da Vinci mniej istotne, dlatego że no to taki ikoniczny obraz i wszyscy wiemy, kto to namalował, ale większość dzieł, z którymi się spotykamy, z których korzystamy, nie jest taka ikoniczna i to no, wypada, po prostu jest też obowiązek prawny. Jeśli wykorzystujemy czyjąś pracę artystyczną, twórczą, oddać honory temu twórcy czy twórczyni i podpisać. Oczywiście no czasami to jest nieco trudne, w związku z tym my to na przykład załatwiamy zbiorczo, prawda? Bo jeśli na przykład biorę tekst lekarza z końca XIX wieku, który jest zresztą stekiem bzdur, i przerabiam te wszystkie jego idiotyczne argumenty na dyskusję, która się dzieje w salonie, no to ja wprost nie przytaczam jego pracy. Ale do tego mamy posłowia i my z Piotrem w zasadzie w każdym tomie mówimy, skąd korzystaliśmy, z jakich korzystaliśmy źródeł, że jeśli nawet to są cytaty niedokładne, czy pewna inspiracja, no to proszę, to jest z tego wzięte, to jest z tamtego. Żeby po prostu też nie tylko z powodu tej lojalności wobec twórców, ale również dlatego, że chcemy ułatwić pracę naszym czytelnikom, takim, którzy chcą jakoś zgłębić temat, chcą więcej poczytać, nie wiem, o prostytucji w XIX wieku, albo o Ignacym Daszyńskim, no nie wiem. O seansach spirytystycznych, prawda? W związku z tym podajemy taką skróconą bibliografię, nawet jeśli to nie jest tak naprawdę czasami obowiązkowe, ale dla naszych czytelników. Natomiast jeśli ktoś bezpośrednio wykorzystuje dany utwór, no to wciąż też na nim obowiązek prawny podania źródeł. Okej. I jeszcze zadaniem akcji jest też, zadaniem akcji bez spiny, jest też zachęcenie wszystkich, którzy coś tworzą, do tego właśnie, żeby wykorzystywali źródła z domeny publicznej. I ja bym chciał was zapytać,
właśnie w jakich obszarach, oprócz literatury i takich prac typowo historycznych, akademickich, możemy wykorzystywać te wszystkie zasoby, które mamy za darmo dostępne w różnych źródłach? No to publicystyka na przykład, jeżeli ktoś chce odnieść się do jakichś czasów, przykładów z przeszłości i coś sobie sprawdzić. Całe mnóstwo tak naprawdę działań twórczych, tak? To znaczy przeróżnych. Ja to już mówiłem o kolażach z oryginalnych ilustracji czy fotografii XIX-wiecznych czy z początku XX wieku. Ale to mogło być na przykład w XVIII wieku w Gdańsku powstała taka książka przedstawiająca rozmaite typy gdańskie, handlarzy obnośnych, obwoźnych, którzy krzyczeli. Tam są ich takie slogany, które oni krzyczeli, tam ryby, 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 tanie ryby, albo precle, precle, buty, buty podkuwam, buty podkuwam, buty podkuwam. I wszystkie te slogany, wszystkie te hasła reklamowe miały swoją melodię, także nawet mieszczanie gdańscy czasami nie słyszeli dokładnie słów, ale widzieli, że jeśli coś jest w jakiejś melodii, to jest na przykład handlarz świec obnośny albo lusterek. Albo coś. No taki dżingiel tego, wana z lodami. No i na przykład kompozytor może sobie wziąć tę książkę, która jest digitalizowana i dostępna, wytropić te melodie, które są zapisane z zapisem nutowym i skomponować, nie wiem, interludium gdańskie, prawda, z XVIII wieku, które będzie wykorzystywało te motywy. Ja znam przykład filmu animowanego, który został w całości wykonany z fotografii stereoskopowych, czyli takich, które są podwójne i dają przy oglądaniu przez specjalną aparaturę wrażenie trójwymiarowości. I to jest cały film animowany, wykonany z tego typu fotografii. Więc film, więc muzyka, więc sztuki plastyczne, teatr oczywiście, tak? To znaczy w teatrze można wykorzystywać zarówno teksty wizualne, znaczy zarówno pliki wizualne, czyli jakieś właśnie pocztówki, fotografie i tak dalej, dzieła sztuki, jak i teksty, tak? Można sobie wyobrazić na przykład cały spektakl zrobiony z XIX-wiecznych ogłoszeń matrymonialnych, które są czasami przezabawne, a czasami bardzo smutne i też pokazują jakiś taki dramat. Zresztą nie cały koniecznie spektakl, prawda? Mieć można taki jakiś fragment, czy aspekt, czy jakąś taką część spektaklu, która będzie. Ja w zasadzie nie potrafię sobie wyobrazić. Czy już sobie wyobraziłeś trzy rzeczy? Jakby zaproponowałeś trzy dzieła artystyczne na pytanie, które właściwie powinno, odpowiedź to powinna brzmieć, do wszystkiego można korzystać, co człowiekowi wyobraźnia podyktuje, to i podyktowała już trzy pełne dzieła artystyczne. No więc nie, ja bym powiedział, że nie potrafię sobie wyobrazić takiego gatunku sztuki, który by nie mógł wykorzystywać archiwum. Ale no to nie ma co wymyślić, że to dla rozrywki po prostu można to korzystać. Człowiek może sobie tam chodzić w tych archiwach cyfrowych i spędzać miło czas. To też jest dobry powód, wydaje mi się. Mój mąż jest introwertykiem, więc on myśli w takiej kategorii. Tak. I nie podobał się trzęść. No to te archiwa się świetnie w introwertyzm wpisują. Że ja nie muszę nic chodzić, to mnie bardzo cieszy. Super. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Rozmawiamy już godzinę. Dziękuję Wam, którzy oglądacie, że nas oglądacie. Na koniec oczywiście zachęcam Was do korzystania z zasobów, darmowych zasobów otwartych z domeny publicznej, bo jak widzicie, to nie jest wcale trudne, skomplikowane i można je wykorzystywać wszędzie, więc na przykład jeżeli jesteście studentami, ja wiem, że wielu studentów nas ogląda, to też możecie w pracach swoich na studiach pisać do szkoły, jakieś wypracowania też możecie w nich wykorzystywać te materiały, które są dostępne w domenie publicznej. A więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam, Piotr. Dziękujemy. I Jacek.
i być może kiedyś do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.